Dzień dobry, witam serdecznie w krótkim filmie na temat nuty zapachowej, jaką jest kwiat pomarańczy. Kwiat pomarańczy należy do grupy ogólnej kwiatowej. Natomiast pod grupą kwiatową jest również grupa zapachów białokwiatowych. I właśnie kwiat pomarańczy należy do białokwiatowców tak zwanych. Z tego, co ja zauważyłam, to do kompozycji słodkich często właśnie ten kwiat pomarańczy jest wprowadzany, żeby dodać im takiej wytrawności, wyrazistości, takiej szorstkości, chropowatości, żeby ta kompozycja nie była linearnie słodka, linearnie nudna, więc właśnie to jest taka przyprawa jakby, dodająca też w pewien sposób zmysłowości całości kompozycji. I tutaj, jeżeli chodzi o przedstawicieli, to musiałabym na pewno wymienić bardzo zacnego przedstawiciela, jakim jest Coco Mademoiselle Chanel. Tutaj ten kwiat pomarańczy jest taki bardzo rześki, taki promienny, powiedziałabym, i słoneczny. Opromienia jakby całość tej kompozycji i jednocześnie, tak jak wspomniałam wcześniej, dodaje tej słodyczy wanilii w Coco Mademoiselle troszkę takiej właśnie szorstkości. Czyli Coco Mademoiselle. Następnym tutaj przykładem mógłby być na pewno Code Armaniego. To jest podobnie. Ta szorstkość, którą wyczuwamy, ta chropowatość, to jest właśnie ten kwiat pomarańczy. Taki głęboki, ciepły, zmysłowy, podkreślający właśnie taką seksualność, seksowność całości. Czyli Code Armaniego. Kolejny, który musiałabym wymienić, to na pewno Addict Diora, woda perfumowana, no już reszteczka, a trzymam dla potomności, oczywiście żartuję. I tutaj znowu jest bardzo dużo wanilii, gdyby ona była sama, bez dodatku białych kwiatów, można by powiedzieć, że jest to zapach płaski, bez głębi, myślę, że tak. Natomiast właśnie ten kwiat pomarańczy też dodaje tej kompozycji takiego twistu. Jest pewna taka doza czegoś innego w tej kompozycji, coś, co zwraca uwagę, może niektórym też przeszkadzać, bo zahacza jakby o receptory węchu i sprawia, że jesteśmy zainteresowani, co to takiego jest za zapach, co to za tajemniczy zapach, bo to też właśnie te białokwiatowce są takie duszne, zmysłowe, one dodają takiej tajemnicy w ogóle. Kolejnym, którego nie mam niestety, jest L'Artisan Fleur d'Oranger. Kwiaty pomarańcza, neroli, no bardzo taka białokwiatowa, bogata kompozycja. Przedstawicielem Avonu jest Today, Tomorrow, Always, Absolute. Tutaj moim zdaniem nie do końca ładnie wybrzmiał ten kwiat pomarańczy. Nie jest to do końca dobrze zrobiona kompozycja, natomiast i Avon jakby używa takiego składnika. W La Vie est Belle Bouquet de Printemps, czyli bukiet wiosenny, coś takiego. Ciut mniej jest słodkości, więcej cierpkości, bardzo dobry zapach na takie cieplejsze pory właśnie przez to, że nie jest tak gęsto słodki jak jego poprzednicy. I właśnie znowu za sprawą kwiatu pomarańczy jest taki bardziej wytrawny, mniej dosłowny, mniej ulepny, nie tak gęsty. Kolejnym przedstawicielem jest piękna Prada Candy Kiss. To jest śmietankowy... Perfumy piękne, przesłodki, śmietankowe, ale za sprawą właśnie kwiatu pomarańczy znów nie są mdłe i muszę powiedzieć, że są na mojej wish liście, ale to jeszcze poczeka, bo na razie mam czym pachnieć. Następne to Diesel Lover Dose, też bardzo przyjemny zapach, takie serduszko fioletowe. Co jeszcze? Klasyczna Coco Chanel, ta taka no, podstawowa z lat 80. Bardzo piękny i myślę, że przez młodsze pokolenie niedoceniony zapach. No rzeczywiście jest to zapach wymagający, mocarny i potrafi być duszny, jeżeli używa się go w no, nadmiernych ilościach. W tym przypadku wystarczy może jeden psik i koniec. To naprawdę wystarczy.
Kolejnym, który mogę wymienić, jest Jean-Paul Gaultier Classic. Ta taka buteleczka w kształcie kobiecego ciała. Przepiękna słodkość, taka właśnie rozpromieniona tym kwiatem pomarańczy, coś pięknego, otulający, ciepły, wieczorowy, imprezowy też zapach, bardzo przyjemny. Kolejny Narciso Rodriguez For Her. Kwiat afrykańskiej pomarańczy jest tutaj w tej kompozycji zawarty. Jest to zapach zmysłowy i też nie taki gęsty, nieulepny, taki słodki, otulający, ale nie naprzykrzający się. No jest zmysłową seksualnością, tak bym go określiła. Chociaż nie do końca do mnie niestety pasuje, nie do końca mi leży. Natomiast nowa odsłona, już tutaj już trochę dygresja, z białym piżmem, chyba Pure Mask, jakoś tak się nazywa, w takiej białej butelce, przemawia do mnie i myślę, że znajdzie się wśród moich zbiorów. Kolejny to Pure Poison Dior. To jest zapach krystaliczny, transparentny, przejrzysty i znowu taki właśnie wytrawny. I znów tak ten kwiat pomarańczy gra w grę pod tytułem wytrawność. I właśnie w tej kompozycji podkreśla jej elegancję, niewymuszoną elegancję, taką no bardzo z klasą elegancję. Kolejny to Tom Ford Noir. Tutaj też jak najbardziej gęsty, wieczorowy. Tutaj już troszeczkę bardziej słodki ten zapach jednak jest, myślę, od tych pozostałych, które wymieniłam. Ta słodycz już bardziej przeważa. Natomiast w dalszym ciągu jest ten twist bardzo przyjemny z kwiatem pomarańczy. W ogóle ta grupa, podsumowując, zapachów białokwiatowych ma działanie podobne do feromonów. Pobudza pewne instynkty, pobudza chęć poznania bliżej osoby używającej właśnie zapachów białokwiatowych. Pachnie Pani jak tuberozy. Tuberoza to też jest białokwiatowiec, podobnie jak kwiat pomarańczy, być może coś w tym jest. Choć przez niektórych z kolei kwiat pomarańczy, tudzież inne białokwiatowce uważane są za dusicieli, ale według mojego zdania one pasują kobietom świadomym, pewnym siebie, dojrzałym, niekoniecznie właśnie bardzo młodym kobietom, niekoniecznie nastolatkom. To by było na tyle, jeżeli chodzi o kwiat pomarańczy. Jak zwykle bardzo chętnie przeczytam Wasze propozycje zapachów z kwiatem pomarańczy, czy lubicie w ogóle ten składnik. I pozdrawiam, do zobaczenia.